Siemanko, witajcie, z tej strony Rafał, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam recenzję oraz opinię, jak to woli, jak zwał, tak zwał, filmu biograficznego Bohemian Rhapsody, więc zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do oglądania. Osobiście na film wybrałem się niecałe 2 tygodnie temu i mogę śmiało powiedzieć, że od tych 2 tygodni ciągle uważam, że film jest naprawdę bardzo dobry. Okej, ma on swoje błędy mniejsze lub większe, ale każda moneta ma swoją drugą stronę, prawda? Wyrażę swoją subiektywną opinię na temat tego filmu i bardzo chciałbym, byście wyrazili swoje w komentarzach. Uwaga, film ten będzie troszkę dłuższy, bo chcę przedstawić go jak najdokładniej. Jakby ktoś nie wiedział, Bohemian Rhapsody opowiada historię sukcesu Queen, najbardziej skupiając się na głównym wokaliście Freddie Mercurym, czyli swoistej legendzie, która niestety zmarła zbyt wcześnie. Na samym początku naszą legendą miał zostać Sacha Baron Cohen, znany wam być może z filmu Dyktator. Z roli tej zrezygnował, ponieważ chciał przedstawić cały styl życia Freddiego, wokół którego krąży wiele historii, a dla przykładu podać wam mogę historię o tym, że na jego imprezach chodziły karły noszące tacki z kokainą. Oczywiście mimo wszystko pokazywanie z bardzo hedonistycznej i kontrowersyjnej strony tak legendarnej postaci dla osób wybierających się na film, by zapoznać się z jego sukcesem oraz całego zespołu, byłby w jakimś stopniu odstraszający, dlatego pomysł ten został szybko odrzucony. W planach jeszcze za czasów Saszy Barona Cohena śmierć Freddiego miała być w połowie filmu, zaś później miał być ukazany, tutaj w cudzysłowie, sukces Queen. Pozwolę sobie użyć cytatu samego Saszy na ten temat. Jeden z członków zespołu, nie chcę mówić który, powiedział: to jest niesamowity film, bo w środku dzieje się niesamowita rzecz. Zapytałem, co jest w połowie obrazu? Odpowiedział: umiera Freddy. Spytałem, co się dzieje potem i otrzymałem odpowiedź: widzimy, jak zespół zmierza od sukcesu do sukcesu. Powiedziałem wtedy: posłuchaj, nikt nie będzie oglądać filmu, gdzie główny bohater umiera na AIDS i potem obserwujesz, jak zespół dalej daje sobie radę. Sasha zrezygnował z wzięcia udziału w filmie i produkcja na kilka lat stanęła pod znakiem zapytania. Późniejszy angaż dostał Rami Malek, znany m.in. z serialu Mr. Robot. I był to, można powiedzieć, strzał w dziesiątkę, ponieważ Rami oddał tej roli całe swoje serce. I było to naprawdę widać. Mocno zaangażował się w rolę, ponieważ godzinami potrafił oglądać różne materiały mogące mu pomóc w odtworzeniu roli. A jako ciekawostkę można dodać, że Rami właśnie dzięki tej roli nauczył się grać na fortepianie. Może teraz parę słów o reżyserze, który tak naprawdę został ze swojej posady zwolniony, ale że tak nakazuje prawo, został jako reżyser wpisany. Bryan Singer, znany z serii X-Men, szczerze nie popisał się ani trochę. Krążą plotki, że gdy ktoś kwestionował jego inwencję, zaczynał on płakać. Produkcja sprawiała wrażenie idealnej przez tydzień. Później Singer podobno zaczął coraz mniej interesować się dziełem i coraz częściej opuszczać plan. Oficjalnym powodem zwolnienia była długa i niezapowiedziana nieobecność, którą tłumaczył złym stanem zdrowia matki. Oczywiście ironią losu, parę dni później pojawił się on w zupełnie innym mieście niż mieszka jego matka, och ironio. Całą sytuację ratował Dexter Fletcher, który mimo iż nie został wpisany jako reżyser, wyciągnął, można by rzec, całą produkcję za uszy i dzięki niemu film pojawił się na ekranach. Wielki podziw należy się Williamowi Lee, który wyglądał wręcz identycznie jak Brian May. Jak sam mówił, jakby oglądał siebie. Drobnym aspektem humorystycznym może być fakt, że podczas koncertu Brian May nagrywał młodszą wersję siebie telefonem, co może być śmieszną incepcją. Oczywiście bolączką wielu jest to, że w filmie nie zmieszczono więcej elementów z życia Freddiego, ale trzeba zauważyć, by odtworzyć tak barwną postać zabrakłoby czasu oraz nie oszukujmy się aspiracji. I teraz przechodzimy do najlepszej części filmu, czyli Live Aid. Sam koncert był kręcony w przedziale jednej piosenki na dzień. Gdy został im jeden dodatkowy dzień i budżet, reżyser stwierdził, że można całość odtworzyć naraz i jak wiadomo, wyszło to rewelacyjnie. Spontaniczność oraz to, jakie emocje towarzyszyły temu przedsięwzięciu, były naprawdę wysokie, a gdy siedzi się na dobrej sali kinowej, to odczucia, widząc ten film, naprawdę robią wrażenie. Swoją drogą, świetną rzeczą jest praktycznie odegranie 1:1 oryginalnego koncertu i oglądanie zestawienia tych dwóch jest naprawdę mega ciekawe i miło się je ogląda. Podrzucę wam link w opisie. W mojej opinii ten film jest naprawdę świetny, mimo swoich wpadek i niedociągnięć.
Myślę, że odpowiedziałem na tytułowe pytanie, dlaczego film Bohemian Rhapsody jest najlepszą biografią, a przynajmniej w mojej opinii. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał i jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś konstruktywny komentarz, na przykład Waszą opinię na temat wyżej wymienionego filmu. W mojej ocenie film zasługuje na 10 na 10, ponieważ i tak ciężko by powstała kiedykolwiek lepiej wykonana biografia. Ja byłem Rafał, trzymajcie się, cześć!